Wiemy, że wiele osób ma problem z odbiorem własnego ciała i często źle ocenia to, czy potrzebuje rzeczywiście diety, czy nie. Czy serwis jest w stanie przyblokować taką osobę i powiedzieć, że jej nie jest potrzebne odchudzanie? Quand la personne rentre, les 13 premières questions sont des questions qui sont Pierwszych 13 pytań z tych 85, na które trzeba odpowiedzieć, służy do ustalenia prawidłowej wagi dla danej osoby. Waga prawidłowa zależy od wielu czynników: od płci, wieku, wagi maksymalnej, jaką się miało w życiu, wagi minimalnej, od tego, czy któryś z członków rodziny jest otyły. W przypadku kobiet zależy też od liczby dzieci, które urodziły. Czy ktoś ma prawidłową wagę, możemy ustalić przez proste badanie nadgarstka. Jeśli obejmiemy swój nadgarstek pierwszym i drugim palcem i gdy one do siebie dosięgają, mamy wagę normalną. Jeśli zostaje luz, jesteśmy zbyt szczupli, a gdy palce się nie stykają, powinniśmy zrzucić kilka kilogramów. Si vos deux doigts se chevauchent, c'est que c'est petit. Une fois qu'on a Właściwa waga dla danej osoby to taka, która jest możliwa nie tylko do uzyskania, ale także do utrzymania. To bardzo istotne. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać wagę niższą niż właściwa, nie zostanie on wpuszczony do systemu. 20% osób, które każdego dnia wchodzą do naszego systemu, otrzymuje informację, że nie potrzebują się odchudzać, a system je odrzuca. W jednym z wywiadów powiedział pan doktor, że kobieta powinna mieć odrobinę krągłości, a pańska żona jest nawet odrobinę za chuda. Z drugiej strony wiem, że jest pan zagorzałym zwolennikiem walki z nadwagą, na przykład dzieci we francuskich szkołach, jako z chorobą cywilizacyjną. Gdzie leży złoty środek, panie doktorze? Ja jestem zwolennikiem powrotu do natury. Człowiek istnieje na tym świecie od bardzo dawna, od 190 tysięcy lat. Tymczasem nasza cywilizacja ma zaledwie 10 tysięcy lat. Ten człowiek, który żył sobie dawniej, został zaprogramowany do tego, co wówczas mógł jeść. Jadł głównie mięso. Miał ograniczony dostęp do węglowodanów. Cukru nie było prawie w ogóle. Owszem, czasami pojawiały się sezonowo jakieś jagody czy zboża, ale to rzadko. Dziś cukru mamy pod dostatkiem, choć potrzeby naszego organizmu wcale się nie zmieniły. Et pour en revenir au problème des femmes, une femme, si vous voulez, elle ne peut pas être fabriquée comme un homme. Et pour faire la différence entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait un peu de... Jeśli natomiast chodzi o kobiety, one również przez naturę zostały zaprogramowane do tego, aby mieć nieco inne kształty niż mężczyźni. Mają być bardziej okrągłe. Natura je wymodelowała w kształt, który ja porównuję zawsze do gitary. Kobiety mają wydatniejsze piersi, potem szczuplejszą talię i znów krąglejsze biodra i uda. To jest naturalne, nie należy z tym walczyć. W swoim życiu zawodowym spotkałem 45 tysięcy osób, z czego 35 tysięcy stanowiły kobiety. Z moich obserwacji wynika, że najchudsze z nich najczęściej się rozwodziły. Coś w tym musi być. Najwyraźniej te naturalne różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną są pożądane. To jest naturalna równowaga. W której mężczyzna jest szczuplejszy, a kobieta ma pewne krągłości. Nie wolno nam przesadzać w żadną stronę. Donc voilà, la vérité se situe au milieu et dans la nature.